Dziękuję. Tak, dobry wieczór. Ja bardzo się cieszę, że możemy tutaj być. Powiem od razu, że na początku bardzo dziękuję panu tutaj, że mogliśmy się wystawić. Pani Kasi, która od początku prowadziła naszą wystawę, dlatego przywieźliśmy wprost o Rzesza Zawiści oznaki wiosny tutaj. No. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, żeby to zdobiły tutaj budynek. Tak, czyli przede wszystkim tak też podziękowała, że mogę tutaj być. Dziękuję wszystkim osobom, które się tutaj zjawiły, ponieważ no, wymagało trochę czasu organizacji, a najważniejsze, że są Państwo. Jeżeli jesteście Państwo, także myślę, że to już jest najważniejsze. No i może kilka słów tutaj faktycznie o tej wystawie. Znaczy tak, jesteśmy grupa fotograficzna F z Orysza i F to nie jest żadna tajemnicza nazwa. Po prostu mieliśmy tyle pomysłów, żeby grupę nazwać, że w końcu nie udało nam się żadnego wybrać. Czas nagli, bo to trzeba było formalnie już sprecyzować, jak się nazywamy. I po prostu koleżanka z biura pomyślała, no to skoro fotografia, no to bądźmy F. No ale żeby to nie było takie F jak F, no bo to tak różnie się kojarzy. No to jesteśmy tacy F, przez małe E, duże F z Orzesza. Działamy od 2009 roku i właściwie działamy, ponieważ taka była potrzeba miejsca, w którym mieszkamy. Okazało się, że no jest troszeczkę więcej osób fotografujących w naszym mieście, które się już spotykały gdzieś tam ze sobą, no ale nie było formalnie ani miejsca, ani godziny, gdzie można by było ewentualnie zwołać więcej chętnych. No okazało się, że no, zaczęłam pracować w MOP-u i tak się okazało, że no to może zrobimy taką grupę, trochę było tam przy takich wątpliwości, no ale zrobiliśmy grupę, okazało się, że jest fajnie. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. A ile jest osób? Obecnie wystawia się 12 osób, ale to jest 12 takich, które, że tak powiem, są gdzieś tam stałe, natomiast około 14 osób nas jest. Tak, 14, 15. Zresztą zawsze, jeżeli ktoś ma ochotę się wystawić akurat z nami, to nigdy nie ma problemu. Jak najbardziej jesteśmy więcej otwarci na nowe okazje w naszej grupie. I tak, w tym sposobem jesteśmy tutaj. Znaczy jesteśmy tutaj też ze sprawą Darka Zakrzewskiego, naszego kolegi, który bardzo nam zareklamował tej Dom Kultury. Miałem tutaj też wystawę chyba nie jedną. No, Darek już. Właśnie, tak. Są też prace. No i okazało się, no skoro jest tak fajnie, tutaj to zresztą znamy z nazwy, już tam przyjechaliśmy wtedy, no to no, dlaczego nie? No i właśnie bardzo dobry wybór, że tutaj się pojawiliśmy, ponieważ no, wszystko, co nas tutaj spotkało, jest jak najbardziej świetne, więc myślę, że na tym zakończę ten wywód. Także zapraszam do oglądania wystawy, odwiedzenia nas w Orzeszu, pięknym mieście, oraz na stronie internetowej mamy swojego bloga DKF Orzesze albo na Facebooku. Także jeżeli Państwo chcą wiedzieć, co tam poczynamy, zresztą każdy z nas, tutaj większość osób prowadzi swojego Facebooka, a jeszcze ma swoje i zewnątrz swoją galerię tam gdzieś blogowo, także znajdziecie nas Państwo wszędzie, oblegamy internet, nie tylko Orzesze, więc zapraszam do oglądania i na kolejne nasze wystawy. Dziękuję bardzo. No to proszę Państwa, jeżeli nie ma pytań, to częstujemy się winkiem. Ja poproszę naszych muzyków. Myślę, że oni powiedzą słówko i będą nas tutaj bawić. O, są oczywiście, poznaję jak zwykle, wspaniali. Zawsze przygotowują repertuar, który odpowiada klimatowi.